Cześć, witajcie w kolejnym odcinku UMED Science. Dzisiaj ponownie zabieramy Was do kliniki dermatologii dziecięcej i onkologicznej. Dzisiaj ponownie zabieramy Was do pani profesor Lesiak i pani profesor Narbut, z którymi będziemy rozmawiać o postępach w ich badaniach. Zatem zapraszamy Was do świata nauki. Świat nauki potrafi być niezwykle wciągający, interesujący, ale i też skomplikowany. Ostatnio rozmawialiśmy o projekcie STEADY, natomiast doszły nas słuchy, że otrzymała Pani nowy grant na kolejny projekt. Proszę nam o nim opowiedzieć. No faktycznie, jeden się projekt jeszcze nie skończył, zaczyna się kolejny, a w głowie już kolejne pomysły na kolejne nowe projekty. Dostaliśmy obecnie klinika dermatologiczna, dostaliśmy finansowanie projektu dotyczącego chorób rzadkich. Choroby rzadkie, jak wiemy, w tym momencie to jest taki hot topic w medycynie. Wciąż czekamy na, mieliśmy rok chorób rzadkich, teraz czekamy na pewne programy rozwoju dotyczące takiej holistycznej opieki nad pacjentami z chorobami rzadkimi. Szacunkowe dane mówią, że w Polsce jest około 3 milionów pacjentów chorujących na chorobę rzadką zgodnie z jej definicją. Natomiast my w dermatologii myślimy sobie, że część pacjentów z chorobą rzadką pacjentów dermatologicznych jest w ogóle nierozpoznanych i nikt tego nie traktuje jako chorobę rzadką. I większość chorób rzadkich ma podłoże genetyczne. Pacjenci dermatologiczni są w tej kwestii zupełnie niezdiagnozowani i tak jak myślę, większość tych, którzy będą nas słuchać, wiedzą, co to jest epidermolizis bullosa albo na przykład rybia łuska, tak już choroba Hailey-Hailey albo na przykład choroba Derriera są chorobami zdecydowanie mniej znanymi i studentom medycyny i lekarzom innym specjalizacji, natomiast są to bardzo poważne problemy dla naszych chorych. Stąd też pomysł, który powstał i dzięki finansowaniu naukowej Fundacji Polpharma, aby stworzyć przede wszystkim polską bazę danych tych pacjentów. Od tego byśmy zaczęli, czyli postaramy się stworzyć badanie takie zrobić epidemiologiczne, żeby zobaczyć, ilu pacjentów z tymi chorobami faktycznie cierpi. Następnie w miarę możliwości będziemy starać się ocenić profil kliniczny tych chorych, wiek zachorowania, manifestację kliniczną, terapię, które pacjenci poprzechodzili. A koniec końców również mamy ambitny plan, będziemy biobankować krew pełną od chorych, co to by zobaczyć, jaki jest profil genetyczny pacjentów, bo wiemy z literatury, że są konkretne mutacje, niemniej wiemy na pewno, że 99% polskich pacjentów tego nie ma. No i co najważniejsze, naszym ambitnym zadaniem jest i mam nadzieję, że do tego ten projekt doprowadzi, że po zebraniu już tej epidemiologii, a także oceny obrazu klinicznego na przestrzeni wielu ośrodków w Polsce, bo jesteśmy domówieni z kolegami z innych miast, żeby będą nam pomagać. Będziemy tworzyć rekomendacje dotyczące diagnostyki i terapii, tak aby ci pacjenci byli zaopiekowani, bo mamy głębokie poczucie, że chorzy ci są niezaopiekowani przez polski system po prostu zdrowia. Czy w takim razie w ramach tego nowego programu, nowego projektu będzie można się do tej bazy danych pacjentów w jakiś sposób zgłosić? Tak, zdecydowanie będziemy poszukiwać pacjentów. Zorientowaliśmy się mniej więcej od roku, zaczęliśmy szukać tych pacjentów. Okazuje się, że pacjenci z tymi chorobami rzadkimi wzięli sprawę częściowo we własne ręce i mają dosyć sprawnie działające social media. Mają zamknięte grupy na Facebooku, na Instagramie, kontaktują się w pewien sposób ze sobą i zaczęliśmy od choroby, która się nazywa rybia łuska. Udało nam się dotrzeć do pewnego grona chorych, ale również, żeby nie otwierać otwartych drzwi, nie wyważać tego, co zostało już zrobione, nawiązaliśmy kontakt ze stowarzyszeniami pacjenckimi rybiej łuski w Holandii i w Wielkiej Brytanii i owocem tego było spotkanie, pierwsze w Polsce spotkanie pacjentów chorujących na rybią łuskę z kolegami, ich kolegami, bo osobami chorymi z całej praktycznie Europy, przyjechało ponad 30 chorych z praktycznie ze wszystkich krajów europejskich. Mieliśmy w Warszawie takie duże spotkanie i zaowocowało to rozpoczęciem tworzenia Stowarzyszenia Chorób na Rybią Łuskę. Kolejne etapy to będzie poszukiwanie i już jesteśmy jak gdyby na dobrym tropie do innych grup pacjenckich. Także jeżeli ktoś nas słyszy, ktoś nas widzi, ktoś ma kogoś w rodzinie, ktoś ma takiego pacjenta, bardzo prosimy o kierowanie ich do nas, ponieważ razem znaczy lepiej i efektywniej.
To pozostało nam w takim razie pogratulować, w takim razie zdobycia grantu i życzyć powodzenia. Dużo pracy przed nami, ale bardzo dziękuję. Pani profesor, ostatnio jak gościliśmy tutaj z programem UMED Science, pytaliśmy o jeden z projektów, o projekt STEADY. No, on wtedy był na pewnym etapie rozwoju, teraz chcielibyśmy w takim razie dopytać, co się dzieje z tym projektem, jakie są postępy. Projekt STEADY rzeczywiście cały czas jest z nami. Pracujemy bardzo intensywnie z osobami, które już zostały zrekrutowane do tego projektu. Projekt, może przypomnę, że jest to projekt, który dotyczy pacjentów chorujących na atopowe zapalenie skóry, dzieci, bo to jest projekt od drugiego roku życia do 18 roku życia. Pacjenci chorujący na atopowe zapalenie skóry do tego projektu mogą być włączeni. W tym momencie no, można powiedzieć, że jesteśmy, jeśli chodzi o stan rekrutacji, 2/3, czyli ten poziom rekrutacji jest bardzo satysfakcjonujący. Pamiętajmy, rozmawialiśmy o tym ostatnio, że zaczęliśmy go, kiedy była pandemia, gdzie tak naprawdę ta rekrutacja praktycznie się nie odbywała, więc musieliśmy troszkę przyspieszyć w ostatnim roku, ale to się bardzo, bardzo udało. Czy efekty już możemy powiedzieć? No tak, analiza danych będzie dopiero możliwa po tym, jak skończymy i ostatni pacjent zakończy swoją obecność w tym projekcie. Aczkolwiek patrząc tak już na samego pacjenta klinicznie, patrząc na to, jak pacjenci sami nam definiują poprawę po tym, no to te efekty są bardzo, bardzo korzystne i nas zadowalające. Dlatego też zachęcałabym do udziału w tym projekcie. Cały czas zachęcamy. Nasz zespół ciężko też nad tym pracuje, żeby projekt no, cały czas rozwijał się i odbywał. Czy w takim razie, aby projekt mógł zostać ukończony, poszukujecie jeszcze na przykład jakiejś grupy badanej, jeszcze pacjentów do tego projektu? Jak to każdy projekt ma swoje ramy czasowe, więc jak najbardziej chcielibyśmy zaprosić do udziału pacjentów, którzy chorują, cierpią z powodu atopowego zapalenia skóry, nie mogą sobie poradzić i być może są pod opieką nie tylko lekarzy dermatologów, bo być może wśród kolegów dermatologów ten projekt został już dosyć mocno rozpropagowany, ale zachęcam wszystkich kolegów, lekarzy rodzinnych, pediatrów, alergologów, innych specjalności o tym, jeżeli macie takich pacjentów, jest możliwość leczenia absolutnie nieodpłatnie w ramach projektu STEADY, który jest właśnie w klinice dermatologii dziecięcej onkologicznej realizowany, więc wszystkie drzwi dla naszych pacjentów stoją otworem. Super, to w takim razie my jeszcze raz trzymamy kciuki za to, aby wszystko się ładnie powiodło. W tym odcinku to już wszystko. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcamy oczywiście do subskrypcji naszego kanału i obserwacji innych odcinków programu UMED Science. Do zobaczenia!